tym roku turniej odbywa się, zaczyna się 10 sierpnia. Finały są 13 sierpnia. Będziemy mieli z tego eventu sportowego transmisję Polsatu, za co z góry dziękujemy. Będziemy mieli bardzo fajną obsadę zawodniczą, ponieważ będzie sporo par polskich. W związku z tym liczymy na to, że może powtórzy się sytuacja z pierwszego World Touru, który odbył się u nas, gdzie polska para zdobyła złoty medal. Więc życzę zawodniczkom powtórzenia tego sukcesu. Będziemy mieli sporo par zagranicznych. Tak jak mówiłem, zaczynamy eliminację w czwartek, regularnie później piątek, sobota, niedziela. Myślę, że będzie bardzo ciekawy turniej. Jak zwykle z bardzo fajną atmosferą, będziemy mieli oprawę muzyczną podczas całego turnieju. Turniej odbędzie się na boiskach, które są zlokalizowane przed naszym obiektem tutaj. Ustawione trybuny na około 450 osób. W związku z tym będzie bardzo fajna widoczność i dostępność kibiców. Oczywiście mamy sezon urlopowy, to jest początek sierpnia. W związku z tym liczymy, że jednak ci kibice do nas dojadą i naprawdę może być bardzo ciekawa impreza sportowa. Witam wszystkich serdecznie. Generalnie miałyśmy małą awarię, miałyśmy chwilę przerwy teraz po ostatnim naszym turnieju, który odbył się miesiąc temu w Helsinkach, gdzie zajęłyśmy drugie miejsce. I teraz wróciłyśmy na drugi tydzień treningów mamy za sobą, jeszcze jeden tydzień treningu przed nami i sprawdzenie przed jeszcze turniejem na Moncie Kołobrzeg, także troszkę mamy tego czasu jeszcze do turnieju tutaj na Moncie, a no przyjeżdżamy tutaj tak naprawdę pokazać się z jak najlepszej strony i po jak największe wyniki. Medal jest mile widziany i jakby po to też tu przyjeżdżamy, ponieważ po pierwsze wiadomo zawsze u siebie najfajniej się zdobywa takie trofea, a po drugie właśnie tak jak wspomniałeś o tutaj punktach rankingowych, no potrzebujemy tych punktów, dlatego no mam nadzieję, że przynajmniej ten sam wynik z tamtego roku, a fajnie by było u siebie stanąć na najwyższym podium, na najwyższym stopniu podium, także no po to przyjeżdżamy tutaj po medal. Na to wszyscy liczymy, ale bez presji też. No wiemy, tak. Że tutaj na czubiskich kortach Legii też Iga Świątek w zeszłym roku przyjechała. Wszyscy myśleli, że wygra, ale jednak ta presja grania u siebie ją trochę przygniotła. Tak, no ta presja zawsze jest, wiadomo, wszyscy na to liczą, ale no my też chcemy jakby po prostu pokazać się z jak najlepszej strony. Musimy po prostu teraz moimi kroczkami wrócić do tej najwyższej formy i po prostu no tutaj bez siebie wszystko. Grałyśmy tutaj już nie raz, nie dwa, trenowałyśmy często, zanim zbudowano halę w Spale. Także no, nic tylko wygrywać. Jak zawsze zresztą celujemy w miejsce na podium, szczególnie przed własną publicznością chcemy pokazać parę fajnych meczy i choć stawka na pewno będzie ta międzynarodowa dosyć wysoka tutaj, ponieważ dosyć dobre pary przyjeżdżają, natomiast na tym celu nadal będzie medal. Z tym, że ostatnio nie trenowaliśmy razem, bo w przyszłym tygodniu jeszcze jadę na Mistrzostwa Europy z Bartkiem Łosiakiem za kontynuowanego Michała Bryla. W związku z czym mam nadzieję też, że wrócę tutaj do grania z Pawłem zaraz po naprawdę dobrym wyniku na boiskach w Wiedniu i zaprezentujemy się, podciągniemy dalej tą dobrą passę i zagramy jak najlepiej przed własną publicznością, bo to zawsze jest taka przyjemność tutaj na tej Moncie. W tak naprawdę siatkarskim miejscu jak Warszawa, co widać zresztą na codziennie popołudniami, czy też weekendami, kiedy wszystkie boiska, które tu jest kilkanaście, są zajęte i liczymy właśnie na te osoby na trybunach
i na dobrą zabawę.